No, widać było, że ten karny mocno strzał, a bramkarz wyczuł intencję. Myślę, że czy on wyczuł to, czy nie wyczuł, jest w sieci, to jest najważniejsze. No, tego nigdy nie pamiętam, w jaki sposób ja uderzyłem po jego maskę, w jaki sposób bramkarz się wyczuł. To znaczy, że pan teraz już będzie wykonywał to, że to karny. Myślę, że nie mogę, jedną dopiero oddałem, nie mogę. Mariusz idzie pod nas otrzymać. No to teraz będzie chyba szedł. Na szczęście na razie wykonuje je ze 100% szczęścia. Robię jak Lewandowski. No tutaj wiadomo, nie ma co tu porównywać, tutaj roboty jest wiadomo jak teraz, a to jest jeden z lepszych, jak nie najlepszy piłkarz świata. Mogę tylko pomarzyć. Bo choćby w połowie kariery takie szkoły robię. No ale gdyby nie ten karny, no to dzisiaj ze skutecznością to marnie. No oczywiście 100% sytuacji. Ta piłka nie chciała wpadać do siatki. No tak, ja myślę, że cały czas to skuteczność troszeczkę mnie szwankuje, bo w każdym z tych poprzednich meczów mieliśmy tę sytuację, nie wykorzystywaliśmy jej się później, nadawaliśmy na kilkanaście, straciliśmy bramki. Ale dzisiaj fajnie, że udało nam się zagrać w końcu na 0-0, czyli pokazaliśmy, że nasza, że te dwa poprzednie mecze to po prostu czysty przypadek, a nasza obrona jest bardzo mocna. Teraz Śląsk Wrocław, rezerwy. Z jakim nastawieniem i czy również no, ten mecz będzie tak ciężki jak ten? Nie wiem jaki będzie mecz za tydzień. Wychodzimy na każdy mecz. Wychodzimy tak samo zmotywowani, chcemy wygrać, czy przyjeżdża Starzysz, czy się wygrodzą, czy ktokolwiek nie przyjedzie. Nasze podejście do meczu się nie zmieni. Dziękuję. Mokry. Na początku gratulacje. I powiedz kibicom, jak zaczęła się twoja przygoda? Nie, to nie jest rozmowa na teraz.